5, 6, 7. Siema ludzie, my z tej strony, ze mną Repus. Witam. Kolejne podejście do tego odcinka. Ty się nie zrąbię. Ja. Dobra. A super wyścig kolonialny. Ej, odbierze Afrykę i Amerykę. No. Bardziej podział kolonialny niż wyścig, ale... Jak Portugalia i Hiszpania. Ja. Dobra, wypowiadamy wojnę Songajowi, więc zmniejszymy sobie prędkość. Declare war. No właśnie, też mogę wojnę wypowiadać. Trzeba się zabrać do roboty. Nie mogę grać aż tak pokojowo. To nienormalne. W końcu. O, Francja już nie może być moim rywalem, jaka szkoda. A no właśnie, miałem wysłać flotę na odkrywanie. A ja sobie raidowałem statki, no to... 2, 3. Jej. Będę mieć nowe działa. Jej. A te działa, haha, działają? Nie wiem. Jak na razie tak. O, ta Francja jest zbyt cała być moim rywalem. Moim też. Się dziwisz, zostawiliśmy 1/3 Francji tylko. A Austria jest teraz moim rywalem. Nieładnie Austria. O, Austria jest moim sojusznikiem. Się cieszę w sumie. On jest imperatorem, nie? Nie, Brandenburgia. No the mówię, trzeba płonąć Brandenburgię. Dwóch prowincji typek. I ma poparcie wszystkich. No bo sam ich wydał, jako elektorów. Trzeba właśnie na tego go wchłonąć, bo to jest... źle działa na monopol, znaczy to jest monopol właśnie. Nie, że źle działa na monopol. To jest monopol i źle działa na wolny rynek. Janusz Korwin-Mikke nie byłby zadowolony. Dobra. Masz najwięcej wojska i największy limit, 258. Ale tylko w trakcie wojny. Chyba. Albo? Nie. Nie. A, bo skończyłem quality, to jest plus 50% force limitu. Quantity. Quantity znaczy się, no. Ale ja mam do tego jeszcze swoje państwo amerykańskie. No, to wiesz. 28 tysięcy, 28 tysięcy. Tak tego, tak długo konfistadora nie używałem, że aż zdech. Uuu, 1-3-2, nie najgorzej. Słyszysz, chłopie, masz po prowincjach zapierdzielać. A nie stać w miejscu. Rosja kolonizuje Amerykę. Wow. Hawaje. Dostanę jeden base taxu w Cape i kultura w Cape się zmieni na kastyliańską. Ale 440 kasy. Ho. No dobra. Zarabiam tylko 7 miesięcznie. Już wojnę z Francją? Chyba pora na war taxy. Znowu? Znowu! Mejus, chcesz wojnę? No znowu! Ale nie, znowu. Daj tej Francji trochę odpocząć. No ale ja chcę zaatakować Lisz. A Lisz jest sojusznikiem Francji. Czemu ty zawsze musisz wypowiadać wojnę Francji, jak ja mam inną wojnę? Nie, do Francji na dwa fronty, najsilniejsze państwo w grze. To. Ja jestem trzeci w rankingu, nie najsilniejszy. Ty jesteś pierwszy. Tak, ale chodzi o militarność. Ciekawe, kto jest pierwszy. Znaczy, kto jest drugi. Pierwszy. Australijskie pizanty się buntują. Kto? Australijscy... kto? Pizanty. No chłopi. Chłopi. Moje państwo kolonialne stoi w dupę. Skoro lubi... to i zabroni. No, dokładnie. O nie, znaczy Polski już nie ma, tylko w Polsce był legalny homoseksualizm cały czas. A Polski już nie ma, no to ja im zabronię. Austria mnie
wzięła do wojny przeciwko Burgundii. To serio potrzebujesz pomocy z Burgundią? Co? Nie ma! Declare war Burgundia. To jest wyścig po Burgundię teraz. Mną się przejmować nie musisz, ja nie zamierzam tam wojska wysyłać. Austria sobie da radę. Nie zdamedżowali moją kolonię, co za trwele. No i zostało ile settlersów? 57. Auć. A wy wiecie, że jesteście martwi teraz. The coast. Coast to było wybrzeże, tak? Co? Coast to było wybrzeże. Tak. Aha. Czyli że nie mam już wód do odkrywania. Same wybrzeże. Lol. Armia Songaju właśnie przegrała z buntownikami. Lol. Nie są Highlandsy, to są chyba te wyspy pierdołowate, tak? No. Tylko które pierdołowate, bo nie widzę ich. Highlands. Po lewej od... A to co nie wyspy? No dobra, macie tą autonomię. 20 lat. Nie chcę mi się tam wysyłać wojska. No i tyle Austria z twoich prowincji, które chciałaś od Burgundii. Anektowałeś go? Nie, zaraz. Ciekawe ile ci to... On jest w cesarstwie? Jest. Jest też... elektorem. Jak go zanektujesz, to będziesz mieć cały HR przeciwko sobie w koalicji. Nie, to nie, dziękuję. Wezmę ze dwie prowincje. O, right for victorious. Muszę sobie ten... jak to się nazywa? Guns, Drums and Steel 2 kupić. No tam są nowe piosenki. Jak mi to poleciłeś, to akurat ta dwójka wyszła. Nie widziałem, które kupić, to kupiłem obydwa. Nie, dobrze zrobiłeś. A, forty już nie odbijają tego od razu. Tylko musi minąć tak jakby... Jedna faza oblegania i ci odbija prowincję fort dopiero. Ciekawe. To były rozbiory Burgundii. No i potrzebuję 250 punktów administracyjnych teraz. Brandenburgia? Powiem ci tyle, fuck you, nie oddam nic. Jesteś unwaffled terytory. Jest jakiś powód, żebym powiedział wojnę w Burgundii? Nie mam powodu. Oklejmować mogę im prowincję? Nie mogę. Jak ja mógłbym się do nich dostać? Musiałbym zdobyć sztadę od Palatynatu. Ale to nie mogę oklejmować, no to muszę pójść całą północną... w całym północnym Herę do nich. Aha. Więc muszę zacząć atakować Holandię. Później Galdrię. A Bredę muszę w końcu anektować, bo ona tylko diplomatic relations kradnie. Dobra, kolonista jest. Ach, jak ja kocham atakować kogoś, jak potem wszyscy jego sąsiedzi się na niego rzucają. Jak tylko zniszczysz jego armię. O, Ming ma wojnę domową. Masz ciekawe fetysze, Majowsie. Dziękuję. Proszę bardzo. Miałem już gdzie kolonistów wysłać. Potrzebujesz jakiegoś? Sam mam trzech i nie mam ich gdzie wysłać. Nie no, w sumie mam, ale jest po 6000 tych prymitywnych ludzi, więc bym potrzebował armię.
A na razie nie mam w zanadrzu żadnej. Chociaż w sumie mogę stworzyć nową. Czemu by nie? Ciekawe, czy będę ją w stanie utrzymać finansowo. Jak nie, to zawsze masz nie. Przydałoby się zacząć już podbijać państwa indiańskie, bo trochę tak cienko. Na Indie chcesz jechać? Coś w Majosie się nie zrozumieliśmy. Mówisz indiańskie. A nie hinduskie. No ale to są Indianie, oni są na Półwyspie Indyjskim, nie? A to, że Kolumb ich źle nazwał, no to... Bo może co, są nad Oceanem Indyjskim, to coś zmienia? No, są rasisto. Są na Półwyspie Indyjskim. Ty rasisto. Są indyjskiej kultury. A może ja wprowadziłem już ideologię gender do mojego państwa, co? I zmienili sobie. To już wiesz. To już gówno by było, a nie państwo. No właśnie, miałem Indian atakować. Gdzie moje wojsko? No miałeś, ale coś się obijasz strasznie. No wojsko przychodzi, no wiesz, całą Amerykę przejść. Dałoby się już przerzucić wojsko na Holandię. Tesus Belli na Antille. Aha. Jej, absolutna monarchia. Dalej, ja jestem dalej feudalną monarchią, żeby było śmiesznie, nie? Zapomniałem to zmienić. A na co chcesz zmienić? Chciałem być administracyjną monarchią. Znaczy konstytucyjną monarchią, ale jeszcze chyba nie mogę, no 22. Ale mogę absolutną monarchią teraz być, jak uzbieram 100 administracyjnych punktów. Zacząłem odkrywać Chiny. Wybrzeże Chin, w sensie. A ja mam duży limit, który mogę uzupełnić, tworząc wojsko. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz. Dwa, trzy, cztery, teraz muszę czekać, aż Macina weźmie pokój z Songajem, żeby go zanektować. Te problemy o dzisiejszej młodzieży. Czemu Brabant mnie nie lubi? Un dwa full terytory, ty jesteś un dwa full terytory. Ciebie mało kto lubi w naszych seriach. Zazwyczaj cały świat chce cię zniszczyć. A no właśnie, dziedzic na wojnę, chodź tutaj. Jesteś gównem. Będzie posłał na kucyków głąb Złotej Ordy. Ten tekst miał jeszcze sens, jak była Europa Trójka. No. Huch. Trochę się odbiłem technologicznie w końcu. 20, 22, 21. Ty jesteś 19, 22, 22. O. O, Francja z powrotem jest moim rywalem. Lol. Czy coś się zmieniło? Dla mnie on wygląda tak samo. A ja mam nawet więcej wojska niż miałem poprzednio. Ja Holandię już zdobyłem. Blitzkrieg wojna. Mecklenburgio! Hej, dobry pomysł. Mogę pójść na Mecklenburgię, po niej Brandenburgię wchłonąć. Jednak nie, się zesram chyba wcześniej. Mam nowe ciężkie statki. Tylko, że żeby je ulepszyć, potrzebuję uzbierać 1800 kasy. Masakra. Lol, kot mi miał oczy. Słyszę. Masz. No, dzięki.
Cieszysz się bardzo? No, tak jak się obawiałem, stworzyłem jeszcze jedną armię, która pilnuje tej kolonii. Nie jestem w stanie jej utrzymać finansowo. Muszę popodnosić development w głównym mojej tej w na Półwyspie Iberyjskim. Tylko że jak to zrobię, to nie będę mieć punktów, żeby technologię podnosić i to jest bez sensu. A ja cały czas zarabiam 45, o 50 nawet. Bo ty masz kolonie, nie? Kolonie ci też kasę wysyłają. Ej, spójrz, Polska się odnowiła. O, wow. Krym pewnie miał bunt. Albo przegrali wojnę. Albo przegrali wojnę. Jest to już z Litwą, bardzo pomocne. Litwa jeszcze istnieje? O, wow. Już mam Call for Peace. A Macina dalej nie chce wziąć pokoju, no bo oni mają tylko 2% wojny, lol. To jak klisz, chcesz być moim przydupasem czy nie? Ale czekaj sekundkę, czy chcesz być moim przydupasem niż? Gdzie jest opcja? Nie, 108%, no cholera. To zrewokuj kosty. Wezmę od ciebie lisz. Poproszę pieniążki. I vare reputation. Szanuluj traktaty z Francją. To tyle. Startuj. Teraz stopuj. Ten. I pokój z Holandią. Nie mogę, a nie, mogę. Mogę ich selektować? O, mogę, to fajnie. Wszystkie pieniążki, jakie macie. A nie, oni istnieją, pewnie gdzieś na wyspach, jakaś kolonia. A to mi starczy tylko prowincja lądowa. Chyba, że mi dacie. Trochę to dziwnie zabrzmiało, ale może być. O, British Vassal, ale gdzie oni mają jeszcze prowincję, że British Vassal się zgadzają? O Boże. A dziwne to AI, wysłał mi Royal Mariusz podczas pauzy. No, ciekawe, nie? No, bardzo. Ciekawe mi bardzo teraz Europa nienawidzi, bo nie sprawdzałem, ile dostanę War Exhaustion. Że nie War Exhaustion, tylko Aggressive Expansion, zawsze to mylę. Już ci mówię. Nie tak źle, minus 35. A, czyli lekkie koalicje. Najgorzej. Albo 350 Diplomatic Power, albo jeden Stabilności. Stabilności mam 3, więc biorę Diplomatic Power. Pum, 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 pum. Ktoś ta Austria taki wężyk robi wewnątrz mojego państwa teraz. Chyba będę musiał wypowiedzieć wojnę jeszcze Macinie. Żeby skończyć wojnę z Songajem. Dlaczego? Bo... podbijają połowę państwa pewnie. No. Jej, dogoniłem Europę w technologii lądowej. Stój sekundę, mam full punktów dyplomatycznych, muszę je wydać. W Potła może, albo Hampanii wydaj. I punkty militarne. Miałem jakiś ośrodek punktów militarnych, tak, ale już go nie mogę zwiększyć, bo nie można. Głupi paradoks. O, będę mógł robić client state'y. No, jak to pięknie. To tylko na swoim własnym kontynencie. Ale to starczy, będę wchłaniał państwa HR-y. Tym client state'em. O, walnę w mikrofon. I znowu.
155 tysięcy wojska, 2600 hajsu. Geldio, czy chcesz pierdol? Nie no, znowu z Brandenburgii. No. Co on gówno robi w tym? Ojej, wzięli pokój z Songajem. Ale w końcu jest szansa, że niedługo Brandenburg już przestanie być cesarzem. Dwie osoby głosują na Silesię, a dwa państwa na Austrię. No. 5 worek z Ocean. O. 60 dyplomatycznych... Dyplomatyczną technologię jestem do przodu, to mogę zmniejszyć trochę wyczerpanie wojną. Mam kolonistę wolnego, gdzie by go podesłać? Podeślij go tutaj, tutaj podeślij 5000 wojska, chociaż nie wiem, czy się wyrobią przez całą Amerykę. A teraz wypowiem sobie wojnę Indianom. No, kończmy tę wojnę. 4 prowincje bez fortów do podbicia i kończymy. W końcu. Wojna zaczęła się prawie 10 lat temu. No ale oni wszyscy się zdążyli zwusternizować, to mnie trochę wkurwia. To przez ciebie. Nie przeze mnie, nie moja wina, że zawsze mam 15 lat tego zawieszenia broni. Złota Orda jest większa niż była na początku gry. Co się stało z tym save'em? Nie wiem. Polska zamieniła się w tego, w zakon krzyżacki, chociaż teraz znowu istnieją. Dobra. Jej, koniec wojny. Jest sprawa. Co? Kiedy atakujemy Francję? Bo się już nudzi bez anektowania ich prowincji. A niedługo na Indonezję w końcu pójdę. Rosja kolonizuje Indonezję. Dobrze ci mówiłem. No wiem, ale myślałem, że jedną prowincję to ma 4. 5. Chyba 5 to 6. 6? 7. Chyba tak. 8. Rosji nie trzeba wojnę wypowiedzieć. Muszę powyłączać forty w Afryce. Bo za dużo kasy tracę. W sumie już mi nie są potrzebne, bo ryzyka buntu nie mam. Dajcie all my hajsy. Jeszcze troll my hajsy. I wyślij Demenda. Idziemy na drugich Indian. Dobra. Ja dostaję w ogóle z... Savoy mi wysłało insulta, lol. Stary w 20 dostaję. Co dostajesz? Stary w hajsu, 20. Nieźle. Nieźle, tylko zajebiście. Dostałem imperializm na wszystkie państwa, ale fajnie. A, 23 technologia? Tak. Aż na pamięć znasz, Boże, ile ty w to grasz? Weź, Mejoś, wyjdź. Mam 1000 godzin w Europę, człowieku. Zagraj sobie, nie wiem, w CS-a, o Daście porozmawiamy. W CS-a grałem, ale 1.6. 1.6, no. Ja też grałem, ale w gimbazie. No ja też w gimbazie, mojej. Ja będę grałem w pierwszej gimbazie i jak weekend się zaczynał, to wyglądało to tak, że zostawiałem plecak pod ścianą, szedłem grać w CS-a i rano jak wstawałem, to rozpakowywałem go. Później kolega dał, bo to była piracka wersja, Sims średniowiecze i zacząłem grać w Sims średniowiecze.
Ale wystarczy, że mam nowego króla, który ma 5-4-4 i od razu patrz, jak cię dogoniłem z technologią. Ja, moja królowa jest 3-3-4. A to dlatego, że jeszcze robiłem punkty, raczej technologii, raczej nie, kurwa, idę. Teraz podbijam prowincję w Europie, co mi daje po 200 punktów administracyjnych, które muszę wykorzystać. Jak jest mam, już odcinka. Jak mam pełne fundowanie żołnierzy, to tracę 10 miesięcznie. 25 minut. Dobra, więc wy, Indianie, drodzy przyjaciele, w cudzysłowie, staniecie się. Francja mnie prosi o przemarsz. Lol, chyba nie. No, chyba nie. Nie wiem, gdzie wysłać tych kolonitów, no serio. O, jest jedna prowincja. Trzy. Jedna prowincja, trzy. Trzy tych toporków. Z kim wy się Francją bijecie? Savoy, Korsyka, Genua. Ejo, z kiedy atakujemy Francję? Jak skończy się era buntu w moich nowych ziemiach. Dobra. To ja idę na Indian. No, możesz iść, spokojnie. A, muszę tam dać jeszcze mojego następcy, z nadzieją, że zginie. Chyba niedługo pójdę na Chiny, ale nie na Ming, tylko na jakieś pierdółki. Zacznę w ogóle wojsko przerzucać. Bardziej w kolonie. Mam wpis do limitu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kurwa. Jebane okienka, które mi przeszkadzają. Dziewięć, dziesięć, jedena, dwana, trzyna, cztery. Dobra. Jedna. Przyszły. 16, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, powiedziałem 2, 3. O, straciłem moich dwóch. Fajna jest to, czyli ta informacja, że przypomina o Explorerze. No. Mi zostało tylko opłynięcie świata dookoła. Tak? A ja mam to jeszcze? Tak, tak, to mogę opłynąć. Will increase base tax, a zwiększę base tax, jest build costy zmniejszy. 16 dyplomatycznej. Jest po 1600. 80, więc kontrreformacja zniknęła. Mnie już wcześniej zniknęło. No mi też. Ale nie zajarzyłem, że to mi wzięło dwóch tych misjonarzy, nie? No nic, trzech misjonarzy to i tak jest szybko. Zwłaszcza jak 10 miesięcy trwa nawracanie jednej prowincji. Dobra, ja mam 30 minut odcinka, jak chcesz, możemy kończyć. Już sekunda, muszę jedną czynność jeszcze wykonać. Essex znajduje się... Gdzie się znajduje Essex? Essex znajduje się tu. Trzeba tam zjednoczyć całą moją armię, którą posiadam. Dać oczywiście następcę z nadzieją, że zginie. I odrzuć petycję. Przeżył, idiota. W ogóle, jakim cudem mam 15 tysięcy wojska, której w ogóle nie użyłem od kilkuset lat w prowincji?
Super. Świetnie. No. Ja i client state'y będę mógł robić. Nie wiem gdzie. Bo w Europie nie podbijam ziem praktycznie. A weź przyjacielu okrąż świat. I okrążenie świata będzie trwało na moim odcinku, czyli w kolejnym już. Do zobaczenia w kolejnym. Razem z mesażem jest powinien się żegnać. No wiem. I zacząłeś się żegnać za mnie. I tak, ja tak siedzę i słucham ciebie. To żegnaj kolego. No, dzięki za oglądanie. Zapraszam jutro do Repusa. No. A ja do niego nie. Cześć. Cześć.